No i halo, dzień dobry kochani, jestem dosłownie 13 minut drogi od ostatniego miejsca w miasteczku Zittau. Tu również mamy pozostałości po moście, tam jest polski słupek graniczny i widzę, że ścieżka dochodzenia wzdłuż rzeki. My sobie pójdziemy troszeczkę w tym kierunku. Samochód musi niestety tu zostać, bo dalsza droga jest tylko no na piechotę albo dla rowerzystów. I pokażę wam, dlaczego to jest dla mnie w sumie ciekawe. Po drugiej stronie, mniej więcej na tej wysokości, idą polskie tory kolejowe. I te tory kolejowe, moi drodzy, które są polskimi torami kolejowymi, w pewnym momencie wjeżdżają na Niemcy, ale dosłownie tam chyba na 400-500 metrów, a może i mniej, nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę nieduża odległość, po czym znowu wyjeżdżają z Niemiec do Polski, ponieważ jest taki, granica idzie tak, że jest taki bąbelek, i ten bąbelek niemiecki jakby wpina nam się w kraj, a tory idą prosto, więc jadą przez Polskę, mijają granicę, jadą przez Niemcy te parę metrów i znowu są w Polsce. I przejdziemy się na te tory, no bo musi być jakiś most. Swoją drogą popatrzcie, jak fajna trasa pociągowa, jakby się jechało tędy tuż przy rzece. Ładne widoki, nie? Jakby się siadło po... Z dwóch stron ładne widoki w sumie. Tam las, tutaj rzeka i niemiecki brzeg. Dobra, idziemy naszym szlakiem. Słupek niemiecki oczywiście. No mamy z 700 metrów. No to trochę popedałujemy. Kochani, mamy 29 października, prawie listopad. Zobaczcie. U niemiaszków już tylko badyle, a u nas piękna złota polska jesień. No i co? No i co? Nie ma żadnej różnicy? Raptem parę metrów. No świruję, ale trochę tak to wygląda. Dobra, słupeczek. Tam polski słupek. A nie, to może tory tędy nie... Może idą. Koło słupka. No przydałoby się, żeby jakiś pociąg jechał. A może to są nieczynne tory? Chociaż nie, nie mogą być nieczynne. Przecież było wyraźnie... Wyraźnie słyszałem jadący pociąg, więc... No chyba, że to jednak gdzieś dalej było i się tak niosło. Słupeczek niemiecki. Słupki raz mamy po tej, raz po tej. Nie wiem, do czego to zależy. Może im wygodniej było po prostu je wkopać. Mamy 500 metrów do naszego mostu. Kochani, zobaczcie tutaj, co napotkałem. Wow, jaka skała w lesie. Schody są. Okej, nie mam pojęcia. No dobra, kontynuujemy trasę wzdłuż granicy. Tu kolejne skałki. Okej. Widzę most, moi drodzy. No i mamy nasz most. Kochani, nie zobaczycie, myślę, za daleko. Ja tam widzę polski słupek graniczny. Ciut wystaje na moście. Tu mamy niemiecki. I teraz właśnie, tak jak mówiłem, tory idą z Polski, wbijają się w Niemcy tylko po to, żeby za... Nawet mogę sprawdzić na mapach, ile to jest dokładnie, ten odcinek. Żeby... za dosłownie, nie wiem, powiedzmy 300 metrów, zaraz to skoryguję, znowu wrócić do Polski. No taka ciekawostka, nie? O. Ej, mosty też są fajne. Teraz tak skumałem. Ja w ogóle wbijam się tam na górę, nie? Na most. Nie będę iść raczej tam dalej. Obadamy. Pójdziemy sobie po prostu torami. O, i tyle. Dobra, jestem na górze. Oczywiście, że jest to aktywny most.
jest światło. Ale fajnie. Piękny widok. Super. Czacior. No, konstrukcja jest, ale też jest płot. To nie jest tak, że sobie można tu wchodzić. Ja się wbiłem na nielegalu. No ładnie. No i widzicie, kochani, polski słupek. Pociąg sobie wjeżdża na Niemcy. Tylko po to, żeby zaraz wyjechać. Zresztą zaraz zrobię wam screenshota. Bo ten bąbelek, on się telepie. Ten bąbelek, on zawija. I te tory po prostu w ten bąbelek wpadają, nie? Wiecie co? Ja się przejdę tymi torami. Moi drodzy, w linii prostej te tory przechodzą 185 metrów przez terytorium Niemiec. W linii prostej, pozakręcane, tam dajmy na to 200-250 metrów tylko. I przejdziemy się te 200 metrów po to, żeby dojść do drugiego mostu, gdzie pociąg wraca z powrotem do Polski. Poza tym muszę przyznać, że fajna trasa. O, już jest ten most, czy nie? No tak, kochani, bo już widzę słupek polski znowu. Tam słupek polski. Wjeżdżamy na Niemcy, gdzie właśnie się znajdujemy, tylko po to, żeby z Niemiec wyjechać i znowu wrócić do Polski. Ciekawe. Wiecie, chodzi mi o to, że tak, dobra, jak oni ustalali granice, które ustalał zapewne Józef Stalin, no to po cholerę tak komplikować. Dlaczego nie mogli zrobić, że ten wycinek Niemiec jest troszeczkę mniejszy? No, ile by stracili tych metrów kwadratowych? No niewiele. A tak to, no w sumie co to niby robi za różnicę, nie? Ale no nie wiem. Dla mnie takie dziwne. To jakiś bunkier. O, tu jest w ogóle jakieś łatwe dojście, a ja kurde się alpinista. Dobra, chodźmy na ten drugi most. Trochę mnie interesuje, dlaczego nie ma niemieckiego słupka. Jest zapewne na dole, tam przy tej trasie rowerowej, tak? Czy tam pieszej. Natomiast tutaj też powinien być. A nie ma. O kurde. To tu są takie szczeliny, że można polecieć w dół, moi drodzy. Ja oczywiście się przejdę. Ja lubię takie rzeczy. I lepiej, żeby pociąg teraz nie jechał. No kurde, jest szeroko. No, i tu mamy trasę niemiecką, a tu mamy z powrotem polski brzeg. Bęk, 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 chodźmy. Tu to w ogóle, no można byłoby skoczyć do tej wody. Patrzeć, most nie jest dla ludzi. Opa, jesteśmy w Polsce. Słupek numer 34, moi drodzy. Dobra, bardzo fajnie, że odwiedziłem to miejsce. Podoba mi się ten dziwny motyw z 200 metrami torów kolejowych polskich w Niemczech. I jeszcze, moi drodzy, słupeczek niemiecki tu na dole, jego polski ziomal tutaj, niemiecki jest tylko na dole. Ok. Dobra, kochani, tędy sobie wrócimy inną drogą. O, proszę, sraczyk jest. Opa. Nie wiem, co mamy. A, ok. Miejsce na spoczynek. Czas. O, super. Pięknie. Robisz trekking czy rowerkiem, śmigasz elegancko na nocleg. Okay. Aj, kurczę, moje kochani, spóźniłem się. Jechał pociąg.
Jestem. To jest ten sam most, co szedłem na początku, nie? Tylko się wracam. Jechał pociąg. Raczej taka kolej podmiejska, no nie pociąg, nie wiem, no dwa, trzy wagony to miało. I był polski przewoźnik, nie? No zresztą wiadomo, no, bo tylko przez chwilę w te Niemcy wjeżdża, a nie na odwrót. Ale nie zdążyłem nakręcić, no niestety. Szkoda, że nie jechał, jak byłem tam na górze. A, hit to. Dobra, moi drodzy, jedziemy w kolejne miejsce.